totalnie rozumiem ludzi, którzy nie chcieli się szczepić w Polsce. Szczególnie w Polsce. No bo powiedzcie mi, jak przekonać ludzi do tego, żeby poszli do lekarza i dali sobie wkuść tutaj igłę jeszcze i wbić jakąś taką szczepionkę, nie wiadomo do końca jaką, nie wiadomo do końca na co. Jak to zrobić w kraju, w którym wszyscy od małego byliśmy wychowywani tak, że dopóki choroba ci głowy nie urwie, przy samej dupie, to w zasadzie nic ci nie jest. Jesteś zdrowy, a jak narzekasz, to po prostu jesteś miękką fają. Pamiętacie, jak było za dzieciaka? Dopóki się w przedpokoju krwią nie zżygałeś, to matka cię nie brała do lekarza, tylko uzdrawiała cię swoimi złotymi myślami. Pamiętacie przed wyjściem do szkoły? Mamo, boli mnie ząb! Tu gryź drugą stroną! Najbardziej pomocne? Mamo, boli mnie głowa! Mnie też! Od razu raźnie jakoś tak sobie głowy boli. Przecież ja kiedyś, jak matce powiedziałem, że mam katar, to matka powiedziała, że to nie jest katar, po prostu mój nos płacze, bo odkrył, że jest wszczepiony do pizdy. Przekażę jej te brawa. Tak swoją drogą, to były świetne piąte urodziny. Ale może dzięki temu ja zapamiętałem. Powiedzcie mi teraz, jak człowiek tak wychowany za dzieciaka latami, jak on teraz jako dorosły ma iść do lekarza po szczepionkę, bo co? Bo straci węch? Przecież on od razu słyszy w głowie głos swojej matki: nabój ci w tym wieku węch! Masz 40 lat, przecież już wiesz, jak to pachnie! Naleśnika od gówno drużysz się, nie zatrujesz. Musiałem się nauczyć czegoś, czego moja matka nie potrafiła, czyli musiałem się nauczyć współczuć. Musiałem się nauczyć empatii, bo ja i moje rodzeństwo nigdy od matki nie dostawaliśmy emocji, jak coś nam się stało, jakakolwiek krzywda. Zamiast emocji dostawaliśmy takie werbalne rady przeciwbólowe w czopkach wielkości pięści. I to może słabo się wchłaniało, ale zapamiętywaliśmy po razie. Ja musiałem zacząć czytać książki, bo ja nie wiedziałem, jak moja córka na przykład przyciasę paluszki drzwiami. To z tych książek musiałem wyczytać, bo nie wiedziałem, co się wtedy robi, co się wtedy mówi. Z książek musiałem wyczytać, że się wtedy mówi: ojej, chodź, tatuś pocałuje, opatrzymy, pojedziemy do lekarza, wszystko będzie dobrze. Jak moja córka zakrztusiła się tam jakimś ziemniaczkiem przy obiedzie, to z książek musiałem wyczytać, że się wtedy mówi: ojej, rączki do góry, tatuś poklepie, wszystko będzie dobrze. Ja tego nie wiedziałem, bo jak ja ze dzieciaka przyciąłem sobie palce drzwiami, to nie usłyszałem od mamy: ojej, chodź, mama pocałuje, tylko dostałem przeciwbólową werbalną radę w czopku, czyli: powiedz mi, na chuj tam łapy pchasz! I od razu lepiej, jak się zrastało wszystko, kurwa. Łzy się cofały, mogłem chwytać, kurwa, żonglować, wszystko się zgadzało, nie? Jak ja zakrztusiłem się kiedyś, jak jakąś tam mizerią z obiadu tym ogóreczkiem, tak się zakrztusiłem, że zacząłem tak kaszleć, że się prawie na lewą stronę przekręciłem, to nie usłyszałem mojej rączki do góry, mama poklepie, tylko matka spojrzała na mnie i powiedziała: no jeszcze się kurwa zżygaj, ty. Ja kiedyś, jak biegłem po chacie, potknąłem się i uderzyłem głową w kaloryfer, krew trysnęła, to pierwsze, co usłyszałem, to: nie kap na dywan! Jeszcze dostałem karę, bo nie można było biegać po chacie. Ja mojej córce wprowadziłem w domu coś, czego ja w domu rodzinnym nigdy w życiu nie miałem. Ja mojej córce wprowadziłem nielimitowaną liczbę dozwolonych kichnięć. Pamiętacie? Moja córka może kichnąć z rzędu tyle razy, ile chce i nic się jej nie stanie. Ja na chacie mogłem kichnąć max dwa razy z rzędu, bo jak kichałem, to zagłuszałem telewizor. Na przykład z matką siedzieliśmy, oglądaliśmy jakiś serial, ja tam: matka od razu: na zdrowie. Na zdrowie. Pobało cię? Nie możesz raz porządnie kichnąć? A nie jak pudel. Albo nie możesz jak twój brat Czarek? Ja mówię: Czarek zmarł 3 dni po porodzie. Można było? I
I mi było tak wstyd, bo mi tak wstyd, że ktoś się popłakał z mojej głupoty, że ja sobie obiecałem, że następnego dnia udowodnię jej i sobie, że jestem dojrzałym emocjonalnie mężczyzną i cały dzień nic nie skojarzę z seksem. Nic, absolutnie. Udowodnię sobie jej, że jestem dojrzałym mężczyzną. Dam radę! Wiedziałem, że dam radę! Na 100% dam radę! Jestem dorosły po 30, dam radę i dałbym radę! Gdyby nie baba w Lidlu. Stoimy sobie w kolejce, już nasza kolej, tutaj pani kasuje, pa, wszystko fajnie, Zuzka płaci, ja miałem pakować, więc biorę tę reklamówkę taką sprasowaną i próbuję ją tak, wiecie, rozszczepić. Myślałem, że tak się mówi, rozszczepić reklamówkę. Myślałem, że wszyscy tak mówią, się okazało, że pani za kasą mówiła inaczej, niestety, bo próbuję tę reklamówkę rozszczepić, a pani za kasą patrzy, jak ja się męczę i stwierdziła, że się zlituje i mi pomoże. Wyciągnęła do mnie rękę, zrobiła do mnie ten gest i mówi do mnie: zmarszczyć panu! Ja nie wytrzymałem. Mówię: mam żonę. Ona nie skumała. Mówi: dobrze, to niech żona panu zmarszczy, proszę bardzo, czekamy. Wiesz, na arbuzach ją prosiłem, się nie zgodzi na pewno. Zuzka właśnie czasami mnie namawia, żebym ja czegoś nie robił, na przykład nie miał tych skojarzeń, ale czasami namawia mnie, żebym ja coś robił. I czasami coś tak głupiego, że sobie nie wyobrażacie. Ona czasami mnie namawia, żebym ja się z nią, razem z nią, cieszył z jakichś takich pierdół, z jakichś takich życiowych drobnostek. I tutaj mam pytanie. Mamy może jakąś parę? Jesteście parą? Tak? A możemy chwilkę porozmawiać sobie? Możemy? Okej, okay, super. Tu koleżanka zdecydowana, ty tak bardziej? No, nie wiem. Zobaczymy, jak pójdzie. Może się zaprzyjaźnimy, może ci jedny. Dobrze, być. Okej. Dobra, jak masz na imię? Magda. Magda i? Artur. Magda i Artur. Super. Magda, powiedz mi, tak szczerze, czy ty potrafisz się cieszyć z małych rzeczy? W ogóle nie o to chodzi. To jest stand-up na poziomie. Nie będziemy się śmiać z kutaska Artura. W ogóle, Artur, nie przejmuj się. Nie przejmuj się, jestem przekonany, że ty masz wielką lagę na bank. Wiesz, tu mi tak daje w oczy, że na początku tylko kontury wokół ciebie widziałem. Ja nie wiedziałem, że ktoś obok ciebie siedzi, a myślałem, że kutaska obok posadziłeś, kurwa, tak. Bydle. Na bank. Nie przejmuj się, Artur. Powiedziałeś, że umiesz się cieszyć, tak? A powiedz, Magda, czy czasami Artura namawiasz, żeby on razem z tobą cieszył się z tych takich życiowych drobiazgów? On się cieszy. Cieszy się, tak? To widzisz, taka konkretna baba jesteś, on chyba nie ma wyboru, chyba się musi cieszyć. Chciałem cię zapytać, Artur, czy się kiedyś szczerze ucieszyłeś, ale nie chcę, żebyś dostał w p***dol po występie. A zaryzykujmy, co się może stać najgorszego? Zobaczymy, Artur, tak szczerze, Magda, weź spójrz w drugą stronę. A w drugą stronę dojebałem w lustro, no świetnie, dobra. Nie wchłonce bym pana wsypał, panie Arturze. Artur, tak szczerze, ucieszyłeś się kiedyś z jakiejś takiej małej rzeczy razem? Psy? No, psy tak, okej, dobra, ucieszyłeś. A powiedz mi, takie pytanie pomocnicze, tylko znam odpowiedź, ale na wszelki wypadek jeszcze dopytał. Powiedz mi, czy ty kiedyś ćpałeś zawodowo? Nie ćpałeś zawodowo, okej. I ja to wiem. Ja wiem, że ty nie ćpałeś zawodowo, przede wszystkim dlatego, że już ustaliliśmy, że masz wielką lagę, a nie jakiegoś małego pryszcza pod jajcami schowanego po ćpaniu. Ale przede wszystkim wiem, że nie ćpałeś zawodowo, bo potrafisz się cieszyć z małych rzeczy. A dragi mają to do siebie, że jak ktoś ćpa, to już nie potrafi. Ja na przykład nie potrafię. Nie potrafię się cieszyć z małych rzeczy, bo ja kiedyś ćpałem zawodowo. Wiecie, przez 5 lat waliłem dzień w dzień. Ćpałem zawodowo, dopóki się nie okazało, że córka mi się ma urodzić, wtedy przestałem. Ale tak waliłem przez 5 lat. I draki wypłukały totalnie ze mnie tę umiejętność cieszenia się właśnie z takich drobiazgów. Ja już tego nie potrafię. Jak Zuzka na przykład przychodzi po jakichś zakupach, wyciąga z reklamówki jakiś taki mały drewniany domek i pokazuje mi tak, jak tylko zajarana laska potrafi coś pokazać. Czyli... Patrz, Maciek! Karmnik! I ja tylko po tej minie wiem, że to chyba fajnie. Bo jak ja mam się z tego ucieszyć? Jak ja kiedyś jak przyćpałem, to mi oczy wywróciło na drugą stronę, do środka głowy, i ja zobaczyłem mój mózg, który robił dla mnie tako. Śpiewał moje ulubione piosenki Skutera, po czym spuchł
eksplodował na 500 motyli. Te motyle zaczęły robić chórki do tego skutera. Tam get the power, take a shower. Robił chórki do tego skutera i nagle te motyle zaczęły wirować, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. I w tym wirze zamieniły się w taką jedną, świetlistą całość i przede mną stanął Bóg. Co? Wiem, co widziałem. Bardziej wiem, że to był Bóg, bo powiedział: Maciej, jestem Bogiem. Skąd by znał moje imię? Pierwszy raz gadać. Więc to na pewno Bóg mówi: Maciej, jedno pytanie, możesz mi zadać? Jedno pytanie, jak ja powstałem, jak wszechświat powstał, co chcesz? Jedno pytanie. Ja pierwszy raz gadałem z Bogiem, więc zacząłem się jąkać z nerwów. Mówię: jak? Ale nagle uderzyła mnie ta krecha, którą wziąłem 3 minuty wcześniej i miałem takie: jak? I myślę, na chuj będę pytał, jak ja już wszystko wiem. I Bóg jakby usłyszał te moje myśli, bo podpłynęła do mnie ta świetlista całość, tak mnie opatulił takim ciepłem i mówi do mnie: Maciej, jedno pytanie, co cię naprawdę w życiu ciekawi, co naprawdę w środku serca chciałbyś w życiu wiedzieć. I ja spojrzałem w te głębie boskiego jestestwa i ja od razu usłyszałem w głowie to pytanie. Od razu usłyszałem, więc mówię do Boga: jak się masz? I Bóg mi pokazał, jak się ma. Bóg pstryknął palcami i ja przeszedłem 7 orgazmów z rzędu. Rozumiecie? Pstryknął palcami i miałem 7 orgazmów z rzędu w ciągu 1,5 minuty. Artur, miałeś kiedyś 7 orgazmów w 1,5 minuty? Nie? Jak masz żonę, to czasami 7 w miesiącu trudno uzbierać. Z tego, co widziałem, to i tak masz orgazm, jak ci Magda pozwoli. Ale to jest to, normalnie człowiek nie przeżywa czegoś takiego, że 7 orgazmów w 1,5 minuty, bo to trzeba się zećmać po kokardę. Ale to cię ominęło. Niesamowite. I powiedzcie mi, jak po czymś takim, jak po 7 orgazmów w 1,5 minuty, jak po czymś takim mam się ucieszyć? Jak patrzę na Zuzkę, stoję przy szybie balkonowej, patrzę na Zuzkę, ona montuje coś tam na takie druciki cienkie na balustradzie, patrzy na mnie i tak... Patrz, Maciek! To ten karmnik! I ja wtedy mam takie: o kurwa, Zuzka, niesamowite! Pokażę coś tak samo ekscytującego z tej samej półki! Patrz! Paznokieć! Ale ten karmnik akurat, muszę tylko sprostować, bo ten karmnik to nie jest idealny przykład, bo ja z tego karmnika się chwileczkę, co prawda tylko chwileczkę, ale jednak chwileczkę się ucieszyłem. Wiecie, bo Zuzka myślała, że jak ona do tego karmnika na balkonie w Olsztynie, przypominam, że jak ona do tego karmnika sypnie trochę droższego ziarna, to ona myślała, że tam pawie przylecą. Ona myślała, że ona uchyli lufcik i będzie z pipety kolibry cukrem karmiła. A tam co? Przyleciały ze śmietnika olsztyńskie gołębie. Wszystko w 3 sekundy. I tak nam balkon zasrały, że żeby coś z niego wyciągnąć, to ja musiałem w kaloszach wychodzić, bo przez to gówno przez śnieg się przedzierałem. Zuzka miała moją minę, więc od razu: spokojnie, nie martw się, ja te gołębie będę straszyła. Ja nie wiedziałem, jak to straszenie ma wyglądać, aż pewnego pięknego dnia zobaczyłem to na własne oczy. Pewnego pięknego dnia wychodzę od młodej z pokoju, patrzę, a Zuzka wychodzi z łazienki, po kąpieli, spod prysznica wyszła, taka, wiecie, tutaj ten turban, jeden z ręcznika na głowie, taki zrobiony, drugi ręcznik tutaj na cyckach, wisi, wychodzi po kąpieli, taka świeżutka, pachnąca, taka kurwa pani Rosna wychodzi. I jeszcze o Zuzce muszę wiedzieć, że ona ma takie złote serce, że ona wszystkim pomaga, wszystkich ratuje, tam bezdomnych Ukraińców, tam lasy sadzi, tam gdzie nie ma potrzeba, jak idziemy karmić kaczki do parku, to ona te zdrowe rozgania i sypie ziarno tylko tym takim, wiecie, ze złamanym skrzydełkiem, ze złamaną nóżką, bez oczka, bez dzióbka, jak bez dzióbka to sama mieli, to do ryja wpluwa. Złota kobieta, więc wychodzi ta kurwa święta Zuzanna z Nazaretu. Patrz na balkon, na te gołębie i ma takie... Pędzi przez cały przedpokój, cały duży pokój, w tym pędzie turban jej się rozwinął z ręcznika w taki długi warkocz, drugi ręcznik spadł jej z cycków, ja patrzę, a przed szybą balkonową stoi goła baba i do tych gołębi tak o.
Ja patrzę, a te gołębie nie tylko nie odleciały, ale ziarno mają posypane tutaj i siedzą tak o. One nie chciały ani sekundy przegapić z tego teatru. Ja pierwszy raz w życiu widziałem, żeby gołąb dziobał bokiem. Ja z drugiej strony na chacie jak ten gołąb. Patrzę na blok naprzeciwka, tam sąsiad na balkonie stoi. Goły, trochę konia wali, trochę się śmieje. Bo nie wie, czy pornola kręcą, czy to mamy, więc taki trochę al dente. Ja się wtedy z Zuzki tak zacząłem śmiać. Tak się z niej śmiałem. Ale króciutko. Jak to z żony, wiadomo. Nie, śmiałem się króciutko. Bo się okazało, że Zuzka nie tylko ich nie przestraszyła, ale pogorszyła sprawę. No bo co? Jak gołębie przyleciały, napierdalały się najpierw za darmo, potem za darmo zobaczyły pipszą, cycuszki dance. Więc co? Poleciały na miasto, opowiedziały innym gołębiom. I od tego czasu, pomimo tego, że my już dawno skasowaliśmy ten karmik, już dawno go nie ma, to i tak co rana pierwszy wstaje o 7, siada na łóżku, patrzy na balkon, a tam z drugiej strony szyby, na parapecie, siedzą gołębie wszędzie i tak o. O! Kierowniku! Kierowniku! Jest Zuzka! Oczywiście oczami to mówią, nie jestem p***nięty.